W tym tygodniu znowu zrobiło się całkiem głośno o Macie za sprawą koncertu niespodzianki na schodkach. Mata tak samo jak w przeszłości przepływał Wisłę statkiem, a jego fani mogli wysłuchiwać jego twórczości z lądu. Na całym koncercie padł rekord świata, a rekord dokładnie dotyczył grania jednego numeru z rzędu. Wcześniej należał on do Travisa Scotta, który to zagrał numer Goosebumps 14 razy na jednym koncercie. Mata zdecydował się podjąć rękawice i spróbować pobić rekord schodkami. Stawkę podbił do 16 razy i udało mu się oczywiście rekord podbić. Podczas całego koncertu również zapowiedział swoją płytę na wrzesień. Ciekawą rzeczą było to, że równo od tamtego dnia 100 dni właśnie wypada 1 września, czyli oczywiście data rozpoczęcia roku szkolnego, co może oznaczać tyle, że znowu dostaniemy płytę z licznymi nawiązaniami do szkoły. Imponujące jest to, ile osób potrafi zebrać się na taki spontaniczny koncert. Ciekawe, jak będzie ze sprzedażą jego biletów, jak tylko będzie można koncertować. W dalszej części filmu Sentino dogadał się ze Stepami, powrót polskich numerów. Malik i jego mała drama z impostem. Fabiański nie odpuszcza, chce walki z Kłebo w rap nokaucie. Tymek wraca do starego stylu, popularny na horyzoncie. Def Jam z kozacką inicjatywą. Batalia między Stepami a Sentino trwała naprawdę długo i dopiero po takim czasie obie strony postanowiły po ludzku się dogadać i od kilku dni Sentino może ponownie wydawać numery w języku polskim. Step Records na swoim fanpage'u dodali krótkie oświadczenie w tej sprawie. Podpisaliśmy porozumienie z Sentino. Kończy ono naszą współpracę. Rozchodzimy się, zamykamy ten rozdział i nie będziemy chcieli do niego wracać. Porozumienie zostało wypracowane przy uwzględnianiu racji i interesów obu stron. Fajnie, że w końcu udało im się dogadać, a fanom Sentino zostaje tylko czekać na nowości od tego pana. Malik ostatnio wypowiedział się w bardzo krytyczny sposób na reklamę Impostu, która to była jawnym nawiązaniem do rundek. Zresztą sami ją zobaczcie. Luknijcie też na kilka dość ostrych słów Malika skierowanych do różnych firm, które bezprawnie używają twórczości różnych raperów i używają ich do promowania swoich produktów. Jest to z mojego punktu widzenia po prostu niesmaczne. Po pierwsze, firma mogła się skontaktować, zobaczyć, czy ja jako artysta chcę w jakikolwiek sposób być kojarzony z nimi. Bardziej mi się wydaje, że fajne by to było z waszej strony, jakbyście zaproponowali jakieś pieniądze. Obopólna korzyść była, a nie, że po prostu sobie po cwaniacku i starcie stworzyć jakąś reklamę na cudzych wiralach. Dodatkowo po ataku fanów Malika Impost zamiast usunąć posta, przeprosić, czy jakkolwiek się do tego odnieść, postanowili, że zaczną kasować negatywne komentarze. Czas mija, Fabiański nie odpuszcza. Ostatnio miał swoją wizytę w Rap News, gdzie postanowił wyzwać Kłebo na fidę w Rap Nokaucie. Oczywiście trzeba przyznać, że zrobił to w bardzo kulturalny sposób, jednak no Kuba już dawno sobie odpuścił jego temat, a ten dalej drąży. Nie zmienia to faktu, że taki pojedynek cieszyłby się przeogromną popularnością. Każdy chciałby zobaczyć Kłebo w takiej formule, a co dopiero jak zjada Fabiańskiego. No bo nie oszukujmy się, z wieloletnim freestylerem to chłop chyba by nie miał żadnych szans. Tymek oficjalnie ogłosił swoją najnowszą płytę, która ma nosić tytuł popularny. Sam jestem ciekaw, czy postawi tutaj na klubowe brzmienie, czy może całkiem nas zaskoczy i zobaczymy coś mocnego, na przykład radiowego. Ja sam podejrzewam, że to powrót do imprezowych nutek. Mam nadzieję, że Sobel też przy tym zostanie w przyszłym roku, bo może nas czekać całkiem ciekawa rywalizacja między panami. Def Jam wyszedł naprawdę z fajną inicjatywą tzw. piosenek bez bitu, gdzie w mega minimalistyczny sposób ich artyści wykonują swoje piosenki, a oni sami piszą o tym tak. Bez bitu to cykl sesji live zrealizowanych w studio Def Jam Records, w których artyści prezentują swoje utwory w minimalistycznej aranżacji. Charakterystyczny podzielony ekran, oldschoolowe tła fotograficzne, czysty przekaz oraz charyzma artysty w towarzystwie uznanego instrumentalisty. To stałe elementy cyklu. Ciekawa inicjatywa i oby tego więcej, bo za granicą tego jest naprawdę sporo.